siemano, mamy rano. Jak widać, mamy rano. Jest piątek. Którego? 14 pewnie. Pewnie. Piątek 14. I wieziemy pszenicę. Muszę to rozsiewać nieszczęsny. Podczepić. Dlaczego mi się wczoraj nie chciało? A, no jasne, że mi się nie chciało, bo mówię, kurczę, no zaczepiłem go. Po co, żeby go teraz odczepiać? No sobie jutro odczepię. Głupio by było, nie? Zaczepić i odczepić. No nie, muszę jakoś inaczej podjechać. Ogólnie umówiliśmy się z Michałem, że mi przyciągnie przyczepy Zetorem, ale dzwoni mi, mówi, ty Zetor odmówił posłuszeństwa, przyjedź po przyczepy. No dobra, to przyjadę, no już trudno, moja strata, że tak powiem. Dobra, Kajon jest, masz iść do kolegów, ty idź do kolegów, idziesz? Powiedz mi szczerze, ale tak szczerze, co sądzisz o Marce Zetor? Nowych to bym nie chciał, a te stare są dobre. Dlaczego starym nie przyjechałeś? Akumulator padł. To czyli akumulator, kurczę, ja myślałem, że Zetor się rozkraczył. Dobra, jestem. Mam nadzieję, że sąsiad się nie pokniewa raz. Jeszcze ostatni przejechałem. On tutaj się pierdzielił z wjazdem tyłem. No tak, dwie przyczepy sobie wciągnąłem. Sobie jedną odczepię gdzieś tutaj i drugą podciągnę tam. Tu będę musiał ogarnąć o te syfy, ale to na razie najważniejsza robota. A później się zapomni i się przypomni, jak będzie znowu ważniejsza robota. To jest kurwa. Zaczepiłem? Nie zaczepiłem. Co? Nie zaczepiłem. Nie popsuj się. Nie popsuj się. Lustereczko. Lustereczko. Nie popsuj się. A, dobra, nie popsuje się już. Lustereczko. No co teraz? Woreczki trzeba wywierwolić stąd. Tam gdzie pasztet stoi. Paszteta będzie trzeba za bramę. Mam tutaj magiczny łańcuch. Dlaczego za te uchy nie zaczepisz? Bo wygodniej ci będzie łańcuchem. Łańcucha? No. Łańcuchem ci będzie wygodniej. Ja ci to mówię. Ja tobie mówię. O. I teraz tak. Czy to szło tędy, czy to szło tędy? O. I zaczepiasz baga. I o, taki fajny łańcuch skrótowy, ale chyba jeszcze raz. O.
coś takiego. Nie podoba ci się? Nie, czego? Nie, tak się dziwnie patrzysz. Tak, kurde, co on tak pierdala, człowiek. Dobra, idę Passata wyprowadzę i... Łopatuj, łopatuj, nie za to ci nie płacę. Dobra, nie musi być pełna, aby czubek był. Jakimś dziwnym trafem udało się bez rozszczepiania przyczep. Co jest... O! Ale bym trafił. Nie, to tylko tak się wydawało. Ale jaja. No na styk. To nie jest za małe podwórko, to jest podwórko na styk. Już się nic nie poradzi, trzeba łopatą końcówkę. Czyli honory. Niecałą godzinę czasu, dużo przyczep. No widzisz. A ty myślałeś, że co? Czy tu się będzie... cały dzień robić. Ach kurwa, co ja tu zrobiłem? Oj, bo mnie rozpraszasz. Ja cię rozpraszam. Ja cię rozpraszam. Kurwa. Ja to rozpraszam. Zawsze jakiś powód znajdzie. Ja tego nie znam. Ale od razu wiem, że to kapitan Bombo jakiś. Nie. Nie? To było... Bo mnie stresujesz. A, to! Dzień świra. Ale to tylko tyle się przykleiło. Sucha, ładna. Miałem telefon od widza. Co? Miałem telefon od widza z Wierzchowin w sprawie makucha. No. No ale wczoraj sprzedałem. Kurwa, przecież mi miałeś zostawić. Tak? To było kurwa przyjechać. Kurwa, farcie. Ja to na farcie sprzedałem. Fu. To co mi będzie zalegał? Jakie zalegał? Jakie zalegał? Tyle razy jedziesz w moją stronę. Na Jasionce miałem. A się klient z Jasionki, można powiedzieć, trafił. Mówię, dobra. Kurde, 20 kilo makucha, będziesz przeżywał? Zawiązłem się na tobie. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Przejdź. Co? Przejdź, jeszcze trzeba wziąć. Podnieść. Kurwa, jeszcze stąd tyle. Można szuflą naładować. Patrz, patrz, ty lepiej patrzysz. To sama przyjemność taką łopatą ładować. Co? To sama przyjemność taką końcówkę zboża łopatą ładować. Słuchaj. Przyjemność to by była po 1420 netto. Oj tam. Nieważne, że mało, ważne, że tanie. To jest chyba największa zaleta.
za 3 łyżki mi się przydało, nie? Oprócz tej. Ja to bym 30 jeszcze mógł. A było zasiać kurwa 16, a nie 5. 16, kurde! Gdzie ja bym ci 16 hektarów pszenicy posiał? Nie wiem. No właśnie, chyba że mi odstąpisz trochę ziemi tam na siemieniu. Sam mam mało. Kurwa, tutaj ktoś tu napierdzielił mi pszenicy. Pszenica tutaj jest. No nie no, muszę te deski odpierdzielić. Rękawice wezmę, bo dżazgę sobie wbiję, będzie mi paluszek bolał. Co zrobić, żeby pies się przestraszył? Rzucić na niego rękawiczki. Nic, co zrobić, żeby pies się przestraszył? Rzucić na niego rękawiczki. On myszy szuka. Może niekoniecznie przejechana. Tutaj przedwczoraj to dwie zgniotłem. Niechcący. Znaczy no, niechcący. No, bardzo chętnie. To była dobra wiadomość, jak się o tym dowiedziałem, nie? Ale nie zrobiłem tego umyślnie. Tylkośmy tu rozparcerowywali te wszystkie te i się zboże obsunęło i zagniotło mysz. Dobra, to będzie jako odprawa dla myszy. No nie no, to oczywiście, że jeszcze wrzucamy. Nie ma wata. Jeszcze 5 kilo. Całe 4. A waga 20 łapie, nie? Tak, reszta po zmianie. Reszta kurą sąsiednim. Gdzie to kurwa, bo to z myszy wycięły, gdzie to? No, jak zobaczą kurde na skupie, powiedzą, o! Dwa ziarna myszy pocięły. Już 50 zł na tonie. 100! Dobra, ale netto. Niech stracę. No. Ty, przyjechał gościu ostatnio, żeby to wiesz, lepiej szło. Przyjechał gościu ostatnio. Mówi 6 kilo faceli. No to ja mu odważyłem, policzyłem, mówię 78 zł. No to niech będzie 75, a on mi daje 80 i mówi bez reszty. Kurwa. Ale się wtedy cieszyłem. Taki człowiek był. Mają gest ludzie w tym kraju jeszcze. Za 5 zł to można wyjść i na to było. Kurde. Można było. Kiedyś jeszcze w 2018. Teraz to trzeba co najmniej 7,50. To jeszcze mi trochę brakuje. Dobra, tyle wystarczy. Co czakuś? Są tam myszy? Są myszy? Są myszy. Czujesz myszy? Kurde, już chodzi się czai. Ja byś tylko tam dostał, nie? Ale byś tam pogonił mysz. Ale byś pogonił. Ale by pies ganiał mysz. Ale się źle zamiata tą pszenicę. Co? Źle się zamiata tą pszenicę. Szczotkę skurowa, nie trzeba tą łucznicę. Tak? Ale bo ja jej nie kupowałem. Czekaj. Ja bym dobrą kupił. No właśnie. Niestety niektórzy wychodzą z założenia, że jak się kupi coś najtańsze, to będzie, to będzie dobre, albo nie będzie różnicy. O. Nie, ja wolę właśnie takie. Ja już się nauczyłem, kurde, jak coś kupuję, nie? Takiego, nie wiem, narzędzia, cokolwiek,
to żeby nie najtańsze. Bo najtańsze zawsze najdrożej wychodzi. Bo później... kiedyś nawet jednej nakrętki nie skręciłem, bo się zginęło w rękach. No, no. No to o tym samym myślę. Tak, ile ja tu postawię? Tutaj maksymalnie. Wie. No. Tu mi się zacieranie nie udało, bo tam już było do zacierania, a tu jeszcze było rzadkie. Trzeba było poczekać, ale już mi się nie chciało. Już późno było. Pierdolę. Dobrze jest. Ale widzisz, jak nie zatarta podłoga, to jednak nie jest tak fajnie. U kolegi byłem ostatnio na hali takiej. Sobie postawił. I tam mu pomagałem. Wiesz, kukurydzę podgarniał ładowarką. A ja wziąłem taką notu, taka kurde szeroka, nie? Ile ona miała? Z metr co najmniej. Normalnie jak po lodzie. Tak zatarta podłoga. No, mówię, też z jakimiś lakierami dostajesz. Nie wiem co oni zrobili, ale to było zajebiste, nie? Bierzesz miotłę i ona sama zmiatała, nie? Nawet siły nie używasz, to się ślizgało po tej podłodze. Nigdy w życiu nie widziałem wcześniej takiej podłogi, żeby się tak dobrze zamiatało. Myślałem, że wiesz, no fajnie się zamiata takie szkło, ale nie wiedziałem, że aż tak fajnie, nie? No człowiek, widzisz, wieśniak pójdzie gdzieś w świat, to się zawsze czegoś nowego dowie. Dobra, ten jest podczekany, dawaj do pierwszej cesta. Czy nigdzie nie zaczepię? Kurde, na styk. Precyzja, to się nazywa precyzja. Teraz dzwonimy do kilku miejsc. Kto daje najlepszą cenę, ten wygrywa. Dzwoniłem w zasadzie tylko w dwa miejsca. Nie chce mi się dalej jechać. I różnica jest taka, 920 brutto w jednym miejscu, a 950 netto w drugim miejscu. No i pojadę tam, gdzie 920 brutto, bo nie chcę za dużo pieniędzy zarobić na tym, bo to bez sensu jest. Później mi odwali czy coś. Tak, zawiozę tam, gdzie taniej. Wtedy będę mógł sobie narzekać. A tak też będę mógł narzekać, ale mniej. Grzegorz jedzie. Siemanko. Znowu Grzesia spotkałem, mniej więcej w tym miejscu. Wcześniej tam. Jak jechałem tego. Nadszedł czas na kebaba. Piri piri, mięso. Tutaj w Parczewie, na obwodnicy, przy Nowej Biedronce, jest taka buda jeżdżąca, nazywa się Odjazdowa Kura. I teraz się specjalizuje w kebabach. Mięso piri piri Lublin. Także jak ktoś nie chce jechać do Lublina, to tutaj polecam. Andrzej robi bardzo dobre kebaby. Już spróbowałem. Jest git. Przyszedł, kurwa.
Kontrola. Ty pokaż, jak ten kebab wygląda. A to stąd? Od kury? No stąd. I dobry jest? Mięso piripiri, Lublin. Naprawdę? No. Zaraz w baranie mu przywiozę, bo zostawił w domu. Co ty pierdolisz? Czaki! Siema! A co, ty się spodziewałeś kogo innego? Nie, nie widziałem go na początku. On cały czas ze mną. Mięso piripiri ma? Piripiri, zajebiste. Dobry kebab? No, polecam. Polecam Bambę. Kurwa, czekaj! Ja muszę... Ja sam całego nie wiem, ale... Ogólnie to kolega, ten co głaszczy Czakiego, to ten co polował na lisy? Tak? Chyba na lisy polowałeś. Pamiętasz? Lisy polowałem. Tak gadał, że polował. Z kurzych łapek mama zrobi rosół. Chcesz z powrotem? Czaki! Nie, dziękuję. Dziękuję. Twarzy sobie tym nie wytrą. Wszystko jadł, kurwa. Ogólnie, koledzy z osiedla, chcecie coś powiedzieć jeszcze do kamery? Gdzie mnie tam trzęsiesz z tyłu? Nie, bo porwałek włączy i łapy pourywa. Nie tracicie czasu na oglądanie tego programu. Co ty na pusto jeździ? Czaki! I taki zapierdol, że nie ma kiedy załadować. A gdzie ty jeździsz w ogóle? Co ty robisz? Jeżdżę, motogodziny nabijam, udaję, że pracuję. I żeby wpisać i żeby się czas zgadzał. Żeby móc później narzekać, że rolnicy tyle pracują. Ty, daj kajta. No daj się przejechać. No dobra. No gdzie chcesz się przejechać? No nie, no kurwa. Jeszcze się najeździmy, jeszcze tydzień jestem. No dobra. Ale przejechać mi się chciało. A wiesz, że marchewa lepszy od ciebie? Już jeździł? On kombajnem jeździł. Co ty, bizonem zapierdalałeś? No tak, bizonem, kurde. O, nie obrażaj, nie obrażaj. Patrz, jak się oburzył. Ty, zajeżdżam ostatnio, nieważne, gdzieś tam zajeżdżam, nie? I wychodzi gościu. Siema. No cześć. Co to za traktor? Zetor? Uuu, mówię, o nie. Chłopy. Panie, mnie tu nie obrażaj, kurwa, traktora. Jak to jest ten, kurwa, fend? Jesteśmy z Czakim na polu, na tym samym polu, co ropa kopała buraki i za chwilę przyjadą chłopaki z nawozem i będę im tutaj rozsiewał pod buraki, również pod buraki, buraki po burakach będą, taka technologia uprawy buraka cukrowego na parczewskich czarnoziemach. A podsumowując sprzedaż pszenicy, to dostałem 950 netto za tonę, a parametry kochani moi fani, zaraz wam pokażę parametry. Jak widać, zawartość wody, czyli wilgotność 14,4, białko 15,6, gluten 33,6, zawartość popiołu 1,8. Nawet dobre parametry, bym powiedział, jak na pszenicę. Nawet dobre parametry jak na pszenicę paszową. Wręcz bym powiedział, że można by ją podciągnąć pod konsumpcję. Nie wiadomo, jak tam gęstość opadania, ale myślę, że też byłyby dobre parametry. Ona ładnie wyglądała. Ładnie wyglądała. Sypać, jak to sypało. Myślałem, że trochę lepiej wyjdzie, ale zaraz sobie zobaczymy. No już nie będziemy tutaj się chwalić. 5 ton. Taki średni plon mi wyszedł. Myślałem, że trochę lepiej będzie, że coś koło szóstki, ale ta pszenica oścista, ona ma to do siebie, że daje niższy plon niż zwykła, więc te 5 ton myślę, że ok. Chociaż trochę mi zaniżyło mi plon to koszenie po deszczu. Ona już zupełnie inaczej wyglądała, zupełnie inne parametry pewnie miała ta po deszczu, więc myślę, żeby może jeszcze ta tona więcej była, czyli no tam te 5200 by wyszło.
bo by wagę miała większą. Chyba że się mylę, nie? Może aż tyle by nie wyszło. Ale ta pszenica właśnie była dużo gorsza, koszona po deszczu. Niestety to tak wyszło, że tak wyszło. I tak to. A jeszcze tak podsumowując pszenicę, no to jeśli bym sprzedał wtedy na górce, gdzie Michał mówi wypychaj pszenicę, to około dychy więcej bym wziął za pszenicę. To jest fajny wynik, ale niestety no, jestem dychę w plecy, jak to się mówi. I to już jest niefajny wynik. Tym bardziej, że no, zainwestowałem w stodołę, zainwestowałem w ten beton, w to wszystko, tam poszły pieniądze, poszła praca. I miało to zarabiać. Jadą? Nie, jeszcze. Miało to zarabiać, a niestety przyniosło stratę. Nie dość, że musiałem tam ponieść koszty, to jeszcze na przechowaniu zboża straciłem, a mogłem zyskać. No, człowiek pazerny był, tak? No, pomyślał, że będzie droższe zboże. Niestety wyszło tak, jak wyszło. To już było. Trudno, trzeba teraz myśleć, jak zrobić, żeby było w przyszłości lepiej. Bo na przeszłość już nie mamy wpływu, niestety. Takie decyzje się podjęło, tak się ma, no niestety. Jakbym wygrał na tym, no to bym się cieszył, no to każdy by się cieszył, ale myślę, że nie ja jedyny jestem w tej sytuacji. Aczkolwiek to nie jest pocieszające, że ktoś też ma źle, nie? Że komuś też coś nie wyszło. Tak. No mnie na przykład nie cieszy, że komuś jest gorzej. Ale aczkolwiek jest dużo ludzi takich, co tak myślą. Tak sobie pogadałem. O. Długi odcinek wyjdzie, kurczę. Chyba jeden z najdłuższych będzie, bo tak widzę, że tu byłem, tam byłem, tu nagrałem, tam nagrałem. I sporo tego będzie materiału. Zobaczę, ile z tego wytnę. Bo dużo wycinam. Dużo wycinam, dużo nagrywam, dużo wycinam, bo nie umiem mówić. Zacinam się, gadam i zacinam się, bo ja tak mam po prostu, no. No i jadą. Przyjechali. Ile nastawiać? 500 na hektar. Polifoska 6. To poczekaj, ustawię na. Ale chyba trzeba. To idę się prezesa zapytać. Tak się też 500. No to tak słabo, to tylko okraść. Słabo. Panie prezesie, widzę, że nie trzeba siać. Tylko nawóz. No tak się właśnie kurwa teraz zastanawiam. Co? Rośnie ci? No i co? Bogatemu i byk się ocieli. Tak. I buraki dwuletnie będzie miał. Dalej, bo później te śniadki będą, będziesz to ty kurwa chodzi brywać. Gdzie burek plus i róż. No to dobrze, bezkosztowo, tylko będziesz po 500 polifoski sypał. Po 500? Ustawiać? No dobra. Dobra, ja jadę. Do odjazdowej kury jeźdź, piri mięso mają. Koło garażu, tam koło Biedronki. Mówię ci kurwa, zajebisty kebab jadłem. Przed chwilą. No. Piri mięso mają. Chcesz kebaba? Chcę.
270. 270. Ustawię trochę mniej, bo wiesz, na poprzeczkach tak. A limiter ty tu masz? Nie mam. Co? Kłama limiter. Aha. Ale go nie ma. Aha. Zaraz się zaspytę jak. Nie działa. Nie. Jedna strona silnika hydraulicznie podnoszona. Normalnie ustawiasz go na poziomie, no. Ma siłownik z jednej strony. No. Jak siajesz od miedzy, wychylasz go do góry jedną stronę. Aha. Polifoski na hektar, co to jest? To jak tylko popruszyć tylko tak. Się bawią w rolnictwo, to hobbystycznie tak. Siewca? Nawozu. Przypowieść o siewcy z Parczewa? Siewcy? Z Lipowa. Z Parczewa, ja jestem z Parczewa. Ale ty jesteś tu, nie jest tu uba. Boże. Co leci? Ja tak wie. Dawaj po trzy. Tak? No. To mi się skończyło tam tak paskudnie. Kurwa, nie dojechałem może za 30 metrów.
O, jeszcze przeżyta sobie posiejesz. Czy to dobrze będzie rozsiane? Tak wieje, że sporo zwiewa. No już teraz tego nie wezmę. O, najlepiej. Najlepiej w case'ach. Najlepiej. Elegancko. Ty kurwa człowieku, co ty zrobił? No nie. Brawo. Chodź pies, jedziemy dalej. Chodź. Spadnie zaraz. Korzystając z okazji, przejadę się Wajdemany. Znaczy idź tam. Ja wiem, że to dziwne dla ciebie było. Ci powiedziałem, żebyś jechał. Przecież łapkami do pedałów nie dostaję. Pogoda na rozsiewanie nawozów nie jest zbyt dobra. Zwiewa bardzo w tamtą stronę. Ale co mnie to obchodzi? Nie no, to brzydko zabrzmiało. Ale jak mus, to mus. O, tak jest lepiej. A co tutaj takie grube granulki są, powiedz mi? Jakie mam to ustawić? To ja takiej szczeliny nie mam, panie. To w rozrzutnik. Jakie to słone, kurde, niedobre, panie. O, tutaj. Ty. Tu niezła gruda się zrobiła w tym bagu. Na spodzie. Niezły kryształ. Zobacz. Ty wiesz... Wiesz, rozrzutnik do obornika i wiesz, to nie pójdzie w tym. No jeszcze
tego nie będę wyrzucał. Kurde, tak się kopa, że załadowaczem jest. Tak się chowa, o, bokiem, bokiem. Patryk bokiem leci. Dobre Volvo, kurczę, ładnie idzie po polu. To jest idealny samochód dla niego. Jak się to robi? To nie trzeba pick-upa żadnego. Za mało nawozu nie rozsypali, to jeszcze sól potasowa. Taka bryła, że nie chce spadać. Tamto gówno było mokre. Tamto było mokre. To przynajmniej suche. Musiałem otworzyć. Nie chciałbym tak dostać łopatą. A co ty myślisz, że cukierki będą lecieć? Jak to się nazywa? Mam na końcu języka, co dzieci biją i cukierki później z tego wylatują. Piniata. Piniata, no. Jeszcze nie najgorzej. Najgorzej będzie tam. No nie, no tam nie wyjadę. Znaczy no wyjadę, ale nie wyjadę stamtąd. Tam woda stoi. Kurde, no co za rok. Co za rok.